amerykański najemnik jest połączeniem strażnika i żołnierza. Bardzo silny i wytrzymały kosztem mobilności. Krogański szał jest podstawową cechą każdego kroganina. Krogani jest szale, może zregenerować życie i jest bardziej odporny na obrażenia, a jego ataki wręcz są silniejsze. Prezentuję wam trzy różne taktyki przeciwko każdej frakcji przeciwnika. Ketowie są słabi w zwarciu, nie mają dużo opancerzonych jednostek, ale jednostki, które mają zawsze są bardziej niebezpieczne na dystansie. Miotacz ognia będzie służył do wypalania krop przeciwników i osłabiania ich ataków. Nie jest konieczne ładowanie większych obrażeń pancerzom, bo jest pojawiają się pojedyncze, a zmniejszając obrażenia większa szansa na przeciwnika. Fortyfikacja służy do obrony i ataku, jak pancerz technologiczny. Używając wybuchowego wyładowania, ogłuszamy przeciwnika i nie możemy zabić. Szkolenie uzbrojenia definiuje nasz styl walki i zależy od broni, jakiej będziemy używać. W tym przypadku będzie to strzelba. Gdy kroganin wpadnie w szał, będzie miał zwiększoną odporność na obrażenia na 2 sekundy. Jeśli gramy w grupie, sojusznicy również będą mieli zwiększoną odporność. Bandyci mają więcej jednostek opancerzonych i te jednostki mają silne ataki wręcz. Bandyci są bardziej taktyczni, więc trzymałbym ich na dystans. Działko odłamkowe będzie ogłuszać piechotę bandytów. W połączeniu z miotaczem ognia będzie zadawać wysokie obrażenia. W tym przypadku będziemy używać granatnika albo strzelby. Można użyć specjalnej amunicji. Wpadając w szał, gdy stracimy większość naszego zdrowia, możemy się wycofać, żeby się zregenerować. Grając przeciwko porzuconym, najbezpieczniej jest chować się za osłonami, gdyż grupa obserwatorów potrafi zabić najsilniejszego kroganina. Niszczyciele porzuconych są odporne na ogłuszenie, a niwelatorów możemy ogłuszyć za pomocą amunicji dysrupcyjnej. Dodatkowe wybuchy odłamku zwiększają obrażenia i pole rażenia. Używając lekkiego karabinu maszynowego lub karabinu szturmowego obniżamy obronę niszczycieli i relatorów. Na broni strzelając jest wolno wyglądać. Można wykorzystać kryja amunicji do wzmocnienia tego efektu. Krótkie serie będą nam zwiększać obrażenia od ataku wręcz i więcej zdrowia pozwoli przetrwać największy ostrzał. Trzeba też pamiętać, żeby się czasem wycofać i zregenerować tarczę. Oh,
napiszcie w komentarzach, która taktyka wam najbardziej odpowiada, czy z której strony to jest. Nic nie trzeba, żeby poznać wiele innych taktyk.